Dzień dobry, nazywam się dr Zbigniew Binek, jestem pracownikiem Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Chciałbym z Państwem dzisiaj porozmawiać o gospodarowaniu. Jest to część ekonomii, w której skupiamy się na tym, ażeby właściwie wydatkować środki, które posiadamy, które potrafimy z różnych źródeł pozyskać. Będę chciał z Państwem porozmawiać o gospodarowaniu w skali zarówno mikro, tej takiej dotyczącej w szczególności gospodarstw domowych, ale również dwa słowa powiemy sobie o gospodarowaniu w firmach i również tym gospodarowaniu w skali makro, czyli o budżecie państwa. Zaczynając od skali mikro, to każdy z was, czy to będąc w rodzinie, czy będąc jednostką chociażby w szkole, czy na studiach, posiada jakiś budżet, macie państwo jakieś pieniądze. No, tak jest świat skonstruowany, że nie ma możliwości żyć za darmo. Tak? Być może kiedyś będzie taka możliwość, że ludzie nie będą potrzebowali pieniędzy do tego, żeby móc funkcjonować. Natomiast no, na dzień dzisiejszy każda rzecz, która, z której korzystamy, w pewien sposób kosztuje, albo bezpośrednio, albo pośrednio. E, więc my musimy mieć środki, żeby móc zaspokoić różnego rodzaju potrzeby. E, różni autorzy zajmujący się e, potrzebami ludności formułują różnego rodzaju schematy Wykresy, piramidy, i się mówi o tym, że trzeba początkowo spełnić dobra fizjologiczne, później dobra gdzieś tam bezpieczeństwa, aby móc na samym, na samym szczycie się samorealizować. I każdy z tych etapów, na każdy z tych etapów potrzebne są środki. Każdy, każdy z dorosłych, ale, ale nie tylko z dorosłych, bo już gdzieś młodzież także pracuje, i to jest takie główne źródło dochodów. Jeżeli Wykonujemy pracę lub mamy własną firmę, e, mamy wpływy, i z tych wpływów musimy dokonywać e, różnego rodzaju wyborów. I tutaj jest ta istota gospodarowania, żeby właściwie wybierać. Bo e, ile byście Państwo nie zarabiali, a jeżeli będziecie źle wydatkowali, to Wam tych pieniędzy po prostu zabraknie. E, I tutaj e, można byłoby nawet e, stwierdzić, że najbogatszy człowiek na świecie też nie może mieć wszystkiego. Tak? On musi dokonywać wyborów. Bo bo e, gdyby chciał mieć wszystko, to po prostu by mu zabrakło pieniędzy. Oczywiście te wybory są w takim, w ta, w takim stanie tego bogactwa, pewnie inne aniżeli e, takiego potocznego chociażby Kowalskiego, ale pamiętajmy, że ludzie bogaci, oni są dlatego że bogaci, bo potrafią liczyć, potrafią właściwie wydatkować. Pamiętajmy, że jeżeli e, nie jesteśmy w stanie na wszystko mieć pieniędzy. To jeżeli wydatkujemy na coś, co tak naprawdę nie przynosi nam dużego efektu, to nam może zabraknąć na coś, co akurat będzie dla, dla nas lub dla naszej rodziny bardziej potrzebne. Jeśli chodzi o dochody, te dochody możemy zwiększać, tak? bo my możemy pójść do drugiej pracy albo możemy pójść do lepszej pracy, lepiej płatnej, więc zawsze jest szansa w jakiejś tam perspektywie na to, żeby dochody zwiększać, ale pamiętajmy też o tym, że te dochody mogą się zmniejszyć. My możemy z różnych powodów, chociażby też dzisiaj, zauważcie Państwo, kiedy panuje koronawirus, również część osób może tracić zatrudnienie. Gdyby nie pomoc państwa, mogłaby być duża trudność, jeśli chodzi o funkcjonowanie, bo niestety, jak pokazują różnego rodzaju statystyki, gro osób nie planuje przyszłości i tak naprawdę źle gospodaruje na zasadzie takiej, ile mam, tyle wydam. Tak? No bo przecież mam, więc po co będę oszczędzał. No, musimy jednak przewidywać różnego rodzaju nieoczekiwane zdarzenia. No, jak sama nazwa nieoczekiwane, my nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy przewidzieć. Są też takie wydatki, które, wydatki, które będziemy ponosili, które możemy w pewien sposób zaplanować. Tak? Z jednej strony my nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale Yy, niestety, ale są rzeczy, które się będą działy, chociażby choroby, bo tak? nie wiemy kiedy będziemy chorowali, yy, więc yy, kiedy te pieniądze będziemy potrzebowali na przykład na jakąś wizytę lekarza, specjalisty, badania czy jakieś specjalistyczne leki. Natomiast no, lepiej mieć za zanadrzu takie środki, które, które na taką yy, nadzwyczajną sytuację będzie można uruchomić. Yy, więc te dochody tak naprawdę yy, idealnie by było, gdybyście Państwo... Po każdym miesiącu mieli coraz więcej. Coraz więcej pieniędzy, które byście sobie odkładali na różnego rodzaju cele. Są różne teorie mówiące o tym, ile powinno być to pieniędzy. Niektórzy mówią trzykrotność, sześciokrotność wynagrodzenia, że to jest taka poduszka bezpieczeństwa w momencie, kiedy byśmy na przykład utracili zatrudnienie. Natomiast ja jestem zdania, że powinno być tego jak najwięcej. Czyli wydatkujmy tylko to, na co potrzebujemy. Znaczy, żeby to nie było źle zrozumiałe, to nie jest tak, że macie sobie Państwo. W życiu y, na wszystkim y, żałować i, i y, wręcz można by to nazwać, że ktoś jest chytry, tak? bo, bo, bo na nic innego nie będzie chciał wydawać. Nie, wręcz odwrotnie. To właśnie osoby, które właściwie gospodarują y, i z pewnością takie w życiu też znacie, czy to oby to było w waszej rodzinie, jak nie to pewnie inne osoby widzicie, które wcale nie mają bardzo dużych dochodów, a potrafią w ciągu całego roku tak zdziałać, że na wszystko starczy, jeszcze, jeszcze, jeszcze są pieniądze na urlop i gdzieś tam odłożone na ewentualnie przyszłą emeryturę. Także tutaj właściwość tego gospodarowania polega na, na ciągłości. To, to nie można tego robić jedno, jednorazowo, że o, to ja w takim razie tutaj na tym zaoszczędzę, to znaczy się, że dobrze gospodaruję. No nie, no musimy to przy każdych chociażby codziennych zakupach analizować, co tak naprawdę jest potrzebne. Bo jeżeli mamy jedną część dochodową i teraz w zależności od tego, jaką mamy sytuację, te dochody mogą być nieco większe lub mniejsze, no to mamy też część wydatkową i pamiętajmy, że w tej części wydatkowej moglibyśmy wyodrębnić takie wydatki sztywne, wydatki, które musimy ponosić, chociażby w związku z tym, że funkcjonujemy. I, I środki na te wydatki powinny być w pierwszej kolejności zabezpieczone. To nie, nie może być tak, że, że wy sobie skorzystacie z jakiegoś dobra bardzo luksusowego, nie wiem, pojedziecie na spa, a w danym miesiącu, a nie zabezpieczycie środków na chociażby opłaty, takie jak energia, i, i ktoś wam wyłączy prąd tak, za to, że nie płacicie rachunków. Więc w pierwszej kolejności musicie Państwo te wydatki, które są takie one są quasi sztywne. Zaraz do tego wrócę, bo tak, z jednej strony one są sztywne, bo my musimy ponosić środki na to, bo, bo jeżeli chcemy funkcjonować, no to musimy korzystać z energii, tak? bo chcemy, żeby było jasno, żeby było ciepło, chcemy korzystać chociażby z internetu, to wszystko kosztuje, tak? I teraz pytanie właśnie, ile to kosztuje? To też nie jest tak, że jeżeli wy macie jakieś rachunki za, za prąd, za gaz, za wodę, za internet, za telefon komórkowy, za cokolwiek innego, takie, które telewizje, ta, takie, które wiele gospodarstw domowych e, z tego korzysta, e, to nie jest tak, że to, co dzisiaj płacicie, to, to, to akurat tyle płacić musicie. Tak? Bo niejednokrotnie no, w kapitalizmie jest tak, że jeżeli nie zadbamy o swoje, to, to raczej nam nikt nie będzie chciał obniżać tych rachunków. E, natomiast jeżeli byśmy potrafili przejrzeć ofertę i teraz to, co tutaj jest istotne, żeby móc w ogóle wybrać dobrą ofertę, my musimy w pewien sposób poznać rynek, my musimy wiedzieć, co jest atrakcyjne, jakie oferty ma konkurencja. To jest za każdym razem, jeżeli wy przykładowo Państwo idziecie na zakupy i z każdej strony atakuje was jakaś promocja, jakieś rabaty i wy tak, jeżeli nie znacie tego rynku, to wy do końca nie wiecie, czy to jest cena atrakcyjna, czy nie, bo niejednokrotnie może być tak, że Dwa w cenie jednego może być droższy w jednym sklepie, aniżeli pojedynczy produkt w drugim sklepie w cenie jednostkowej. Więc jeżeli wiecie, ile przykładowo na przykład ile na przykład kosztuje masło, tak? takie, a nie inne, kosztuje normalnie 5-6 zł, a w promocji można kupić za powiedzmy 3 zł. Tak? I teraz, jeżeli jest promocja, w której bardzo głośno ktoś reklamuje, ale mówi, że po promocji ta cena jest 4,50, to w momencie, kiedy konkurencyjne sklepy oferują 3 zł za, te sam, za ten sam produkt, tutaj podkreślam ten sam produkt, bo niejednokrotnie może być to produkt podobny, czyli dokładnie te same masy o 82% tłuszczu, to widzicie, że ta promocyjna cena wcale w tym sklepie może nie być taka atrakcyjna. Więc my musimy dokonywać właściwych wyborów, właściwych zakupów i z jednej strony ważna jest codzienność, że te zakupy, które robicie takie jednostkowe, ktoś powie, no ale ile na tym można zrobić? Tutaj złotówka, tutaj dwa złote, to tak naprawdę nie jest dużo. Ale to jakbyśmy tak przeliczyli, chociażby systematycznie, jak ktoś płaci, na przykład ktoś ma konto osobiste i za to konto dużo nie płaci, za kartę płaci, nie wiem, 5 złotych, pięć złotych płaci za obsługę, to jest tak naprawdę niewiele, plus jakieś tam ewentualnie dodatkowe koszty. Tak? Ale w skali roku, jak to policzymy, to są to, to, są to duże pieniądze. Zachęcam bym Was do tego, że w dobie, kiedy jest duża konkurencja, to nie dość, że nie musicie za takie konto płacić, wręcz banki będą się o Was, będą o was walczyły po to, żeby Wam różnego rodzaju zaproponować oferty. Ja już nawet nie powiem o za darmo konto, tak? bo, bo yy, takich ofert jest bardzo dużo, natomiast yy, można jeszcze na tym koncie coś zarobić. Tak? Czyli Zamiast płacić za konto, to wy możecie w tym samym Niemalże banku, w którym macie, tylko po prostu z innej strony to konto otworzyć, przez inny link, e, tak zwany promocyjny i przez dany okres możecie otrzymywać na przykład zwroty za zakupy w jakiejś tam części procentowej albo za e, logowanie się do aplikacji mobilnej, to może, możecie dostać jakąś gratyfikację finansową. Także jest wiele banków, i jest, e, e, które co chwilę e, proponują takie rozwiązania, w których Wy nie wydacie ani złotówki za obsługę, za, za obsługę bankową, a wręcz dostaniecie zwroty. Także zachęcam do tego, abyście Państwo właściwie e, wybierali, czyli pierw poznawali dane oferty, porówny, umieli je porównywać. Dzisiaj, w dobie technologii informatycznych, internetu, jest dużo takiej możliwości, gdzie istnieje wiele porównywarek, które nam w pewien sposób pomagają. Tak? Mówię, pomagają, bo one nigdy do końca nas nie zastąpią, na, na, na naszego cyklu myślowego, bo e, to od Państwa zależy, które według Was bardzo tak subiektywnie konto jest, na, na przykład konto bankowe, tak? bo wiele innych produktów możemy tak samo porównywać, jest najlepsze, bo e, każdy z nas ma inne preferencje. Nie ma jednego najlepszego konta, tak? dla jednej osoby może być to konto, w które będzie dawało największe możliwości, jeśli chodzi o na przykład aplikację mobilną i łatwość robienia zakupów. Dla kogoś innego będzie ważniejsze to, że będzie oferowało konto oszczędnościowe, wysoko oprocentowane, bo ma na przykład jakieś nadwyżki finansowe. Więc każde konto musimy pod własnym kątem przeanalizować i wybrać. No i tutaj jeśli chodzi o, o, o te różnego rodzaju promocje, no tutaj trzeba też pilnować tych okresów, tak? bo się kończy okres promocyjny i już później te środki nagrodowe do Was mogą nie wpływać. E, oczywiście, jeżeli ktoś ma taką ochotę i nie jest to duża trudność, może e, między bankami e, przeskakiwać, e, wybierać sobie te oferty, które za każdym razem będą dawały mu jakieś tam profity. To już jest kwestia osobista, oczywiście to są te plusy, że nie płacimy za konto i tak naprawdę dostajemy profity, natomiast też są pewne minusy. Dla wielu osób one te rozwiązania, o których teraz mówią, nie, nie będą atrakcyjne chociażby dlatego, że tego trzeba pilnować. Trzeba pilnować terminu, bo tam niejednokrotnie dostaje się nagrody za takie rzeczy bardzo, bym powiedział, banalne. Ale jednak, jak tego nie spełnimy, to tej nagrody nie ma, a mogą być jeszcze większe koszty. Przykładowo, e, możemy dostać jakąś, e, jaką, jakąś gratyfikację finansową, powiedzmy 50 zł miesięcznie, jeżeli dokonamy zakupu kartą, na obojętnie jaką kwotę, chociażby raz w miesiącu. Wydaje się to banalnie proste. Natomiast znam osoby, które zawaliły akurat taką powinność, mając po prostu ileś innych kont, zapomniały, tą kartę gdzieś schowały do szuflady i miesiąc minął i nie dość, że nie dostały gratyfikacji gratyfikację tych 50 zł za zrobienie jednej transakcji, tak naprawdę nawet za złotówkę, tak, można było wodę kupić i już te 50 złotych na konto wpływało. Natomiast nie dość, że nie dostały tych, tej gratyfikacji, tej nagrody, to jeszcze musiały zapłacić za konto, bo jeżeli konto było nieaktywne, nie było używane, trzeba było zrobić opłatę. Tak? Więc trzeba umieć porównywać, pod siebie również dokonywać wyborów. To jest tak samo z telefonami komórkowymi. Tak? Nieważne, co dana oferta danej sieci Wam proponuje, ważne, z czego Wy będziecie korzystali, tak? bo nie sztuką jest zapłacić nawet niedużo, nie wiem, za... Nawet, a ja tylko dodatkowo 5 złotych płacę, a mam do USA i do Meksyku bezpłatne tysiąc 1000 albo milion minut. Tak? Jeżeli my z tych minut nie będziemy korzystali, tak naprawdę te 5 złotych jest wyrzucone w błąd. Ktoś powie, a co to jest te 5 złotych tak? w skali miesiąca? No w skali roku trochę się nazbiera. Tak? A, a ja zapytam Was, kto z Was w tej chwili mógłby te 5 złotych wziąć, teraz wyciągnąć z portfela i wyrzucić za okno? Tak? To jest to samo, to jest tak naprawdę... Dokładnie robicie to samo, jeżeli, jeżeli płacicie za coś, z czego nie korzystacie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji rynkowych, bo ja tutaj mówię o, o momencie, kiedy na przykład kupujecie coś, coś, coś drogiego, tak? jednorazowego, robicie jednorazowy zakup, ale to jest coś drogiego. Tutaj też należy staranność większą poczynić ponieważ no, różnica w cenie, nie wiem, czy to będzie odkurzacz, czy to będzie o samochód. E, samochód to już tak bardzo skrajnie, bo tutaj można bardzo dużo zyskać lub stracić. Tak? Więc warto tutaj więcej czasu poświęcić na to, ażeby e, po pierwsze przeanalizować rynek, zobaczyć, jakie są oferty, pomyśleć, co my oczekujemy, co na, dla nas jest potrzebne. Tak? My nie możemy słuchać, e, e, możemy słuchać opinii innych, ale... Nie sugerować się tylko nimi podejmując decyzje. Jeżeli ktoś nam mówi, że na przykład automatyczna skrzynia biegu w samochodzie to jest coś idealnego, coś pięknego i warto za to dopłacić tyle i tyle, to my musimy stwierdzić, czy my byśmy coś takiego chcieli. Tak? Bo najgorsze, co może być, jeżeli zapłacimy za coś, co nie dość że nie będziemy korzystali, ale będzie nam jeszcze stwarzało jakąś niedogodność. Więc zauważcie Państwo, że każdy z nas jest inny. I Mamy różne preferencje odnośnie różnych sytuacji, za które ewentualnie musimy płacić. Więc jeżeli dokonujemy już takiego wyboru jednostkowego, drugiego, naprawdę warto sprecyzować, niechaj to będzie odkurzacz, jaki to ma być odkurzacz, czy ma być bezworkowy, czy jakikolwiek inny, jaka ma być moc i wtedy dopiero porównywać, tak? zobaczyć oferty różnego rodzaju producentów. Idealnie by było, gdybyśmy w którymś etapie potrafili wybrać model, który Was interesuje, bo wtedy już tak naprawdę już połowa sukcesu za Wami, bo skupiacie się na jednym modelu i po prostu szukacie w wielu miejscach, gdzie akurat taki odkurzacz jest e, oferowany, szukacie najatrakcyjniejszej ceny. Czy to jakiś zwrot za zakupy dodatkowe, czy e, po prostu e, rabat cenowy, taki, ażeby ta e, atrakcyjność była dla, nas, dla Was jak największa. Także Pamiętajmy, że wydatkujmy, wydatkujmy z głową, myślmy o tym, że każdy niewydany pieniądz możemy spożytkować inaczej. Tak? Warto, jeżeli nie spożytkujemy teraz to w przyszłości. Jeżeli nie my, to będziemy mieli my bezpieczeństwo w starszym wieku. A jak nie to zostawimy to swoim dzieciom, więc warto nie wydawać niepotrzebnie. i To, to, to też nie mówię o tym, żebyście Państwo całkowicie wydawali tylko na to, co jest niezbędne do przeżycia, czyli te potrzeby fizjologiczne. Absolutnie nie. Wy państwo jak najbardziej musicie po to, żeby mieć lepsze samopoczucie, bo niejednokrotnie tak jest, że wydacie pieniądze na na przykład jakiś e, lepszy model, czy to telefonu, czy obuwia, e, czy jakiegoś, jakiejś innej części odzieży i wy się lepiej przez to czujecie, to jak najbardziej warto czasem więcej wydać pieniędzy, rzadziej robić zakupy, ale mieć te takie wymarzone. Tyle może tak, tak króciutko o tym gospodarowaniu w skali mikro. Ważne jest tutaj to i inne niż to, co za chwilę powiem przy przedsiębiorcach i państwie, że wy państwo macie jakiś dochód i, i te wydatki, które, które dokonujecie, powinny mieścić się w tym dochodzie. Bo jeżeli by się okazało, że wydajecie więcej niż macie wpływów, no to musielibyście się zapożyczać. Tak? Pamiętajcie, że jeżeli się zapożyczacie... Czy to w bankach, czy już nie powiem o różnego rodzaju instytucjach, takich finansowych, które znacznie wyższe oprocentowanie żądają, czyli znacznie więcej będziecie później musieli oddawać pieniędzy, to, to już jest zły, zły symptom. Niejednokrotnie jakbyśmy zauważyli różnego rodzaju badaniach odnośnie grudnia, kiedy się mówi, że w grudniu najwięcej tych różnego rodzaju pożyczek jest udzielanych, takich chwilówek. I to jest o tyle dziwne, że ludzie nie potrafią sobie zaplanować wcześniej, że w grudniu będą święta. I to jest zawsze niespodzianka. Te firmy mają w grudniu największe obroty, bo u nas jest taka tradycja, żeby te stoły były przepełnione i w związku z tym gospodarstwa domowe potrzebują więcej pieniędzy na, 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 na wydatkowanie na święta. Ten, ten ruch, ten obrót widać w różnego rodzaju sklepach. Więc jeżeli ktoś po świętach wie, że będzie za rok. Za rok też będą święta, pamiętajmy o tym, tak? W grudniu danego roku po świętach pamiętajmy, że, że powinniśmy się już przygotowywać na te święta za rok, chociażby odkładając jakieś środki co miesiąc, bo wtedy jeżeli będziemy odkładali, one będą ulokowane na jakimś oprocentowaniu dodatnim, tak? Czyli to bank będzie Wam płacił za to, że trzymacie tam pieniądze, to tak naprawdę będziecie mieli więcej tych pieniędzy. Natomiast jeżeli Wy będziecie pożyczali pieniądze, a później oddawali... Ratalnie, to się znów niejednokrotnie wydaje, że to nie jest dużo, a tutaj 50 zł tylko rata, wow, to to, to nie jest wcale dużo, tak? Ale jeżeli coraz więcej e, różnego rodzaju usług czy produktów bierzemy na raty, to później się okazuje, że jest akumulacja i tych środków, to są koszty stałe, które musimy ponosić każdego miesiąca na to, że e, kupiliśmy coś e, po prostu może zbyt wcześnie. Tak? Znacznie lepiej byłoby pierw, jeżeli e, zaplanować, że chcielibyśmy coś takiego mieć, zakup, nie wiem, czy to samochodu, pralki, czy lodówki, zaplanujemy, odkładamy już na to pieniądze, te pieniądze nam pracują, my już na tym zarabiamy i później kupujemy z czystym sumieniem i czekamy, i szukamy dobrej okazji. Tak? Najgorsze co może być, jeżeli musimy to zrobić szybko, nie dość, że szybko musimy pozyskać pieniądze, to będzie na pewno nas drożej kosztowało i szybko dokonać zakupu, to też możemy nie przejrzeć dokładnie rynku i to też będzie produkt droższy. Oczywiście są sytuacje awaryjne. Tak? Dzisiaj ktoś z Was może posiadać lodówkę i nagle się lodówka zepsuje i też trzeba szybko działać, bo bo być może bez lodówki ciężko jest funkcjonować. Dlatego warto byłoby mieć wtedy odłożone te pieniądze. Mieć jakieś takie środki w nadwyżce i spać spokojnie, aniżeli dokonywać tych zakupów, które będą Was więcej kosztowały. No ale w skali mikro to jednak jest tak, że te dochody są ważne, bo jeżeli byście cały czas mieli te wydatki coraz, coraz to większe, to się okaże, że w którymś momencie banki przestaną Wam udzielać kredytów, bo nie będziecie wiarygodni, bo nie będziecie w stanie spłacić tych kredytów. W którymś momencie nawet te instytucje, Finansowe mogą się wycofać. Z pewnością również rodzina nie będzie chciała już odbierać telefonów, jeżeli Wy za każdym razem dzwoniąc chcecie po prostu pożyczyć pieniądze, a z oddawaniem no, nie, nie bardzo się kwapicie. Tak? Więc to, to jest naturalne, że w skali mikro to, to jest takie proste, że będzie po prostu trzeba mniej wydawać. Tak? Będziecie musieli Państwo wtedy zrezygnować w pierwszej kolejności z tych różnego rodzaju dóbr luksusowych, czyli jeżeli mieliście takie przyzwyczajenie, że chodzicie dwa, tydzień, co tydzień do kina, no to będziecie chodzili co miesiąc, albo wcale przez pewien czas. Tak, no bo jeżeli byście chcieli utrzymać kino kosztem chociażby opłat za wodę czy prąd, no to może się okazać, że to zostanie wam obcięte, nie będziecie mieli możliwości z tego korzystać, co w obecnym życiu jest no niemalże niemożliwe. Tak? A później pamiętajmy też, że jeżeli coś zostanie nam obcięte, to później jeżeli to będzie musiało być włączone z powrotem, to będą kolejne koszty i, i wtedy no wchodzicie w takie zapętlenie. Więc Zachęcam do tego, a żebyście Państwo potrafili właściwie wydatkować, właściwie podejmować decyzje. W skali przedsiębiorstw jest, jest może nieco inaczej, bo przedsiębiorcy mają tutaj większy dostęp do chociażby środków zewnętrznych, takich jak pieniądze unijne. Tutaj na pierwszym miejscu powinno się szukać środków na, czy to na założenie działalności gospodarczej, czy to na rozwój działalności gospodarczej, bo to są środki najbardziej. Atrakcyjne pod względem finansowym. Tak? Niejednokrotnie tych środków nie trzeba oddawać. Natomiast no, ma te swoje, mają te swoje wady takie pieniądze unijne, a mianowicie no, trzeba spełnić pewne wymogi, trzeba trafić w odpowiedni konkurs, i to niejednokrotnie jest bardzo duża biurokracja. Więc przedsiębiorcy tak naprawdę też powinni głównie liczyć na, na, na umiejętność swojej działalności. Tak? Jeżeli ktoś zakłada firmę i liczy tylko na to, że będzie pozyskiwał jakieś środki zewnętrzne na, na równe pomysły, tutaj z czegoś innego, jeszcze z miasta, tutaj może z państwowej budżetowej środki, a ten biznes nie będzie mu funkcjonował, to prędzej czy później taka, takie funkcjonowanie skończy się jakąś upadłością. Więc przede wszystkim to, to ma być wspomaganie, to, to jest bardzo dobrze umiejętnie z tego korzystać, bo wtedy zyskujemy konkurencyjność w stosunku chociażby do innych takich zakładów. Mamy więcej środków i możemy dokonywać większej ilości badań. Możemy patent z tego tytułu zrobić, możemy również więcej swoim pracownikom płacić. A to też jest adekwatne, bo wtedy pracownik lepiej wynagradzany, lepiej motywowany, w ogóle możemy wtedy lepszych pracowników zatrudnić, możemy podkupić od konkurencji, tak? jeżeli, jeżeli będziemy oferowali większe wynagrodzenia. Więc. Tutaj jako wspomaganie jak najbardziej tak, natomiast w przedsiębiorstwie najważniejszy jest ten pomysł, jest e, e, zrobienie jakiejś analizy, biznes plan, e, a wydatkowanie też racjonalne. Tak? I jeżeli jest dobra sytuacja i możemy e, podzielić się z załogą osiągniętymi zyskami, to powinniśmy to robić. E, natomiast powinniśmy też umieć e, rozmawiać e, ze swoimi pracownikami w momencie, kiedy jest jakiś zastój, jest jakiś kryzys, jakieś załamanie, recesja. Powinniśmy wytłumaczyć, tak? Że na przykład, jeżeli rynki zagraniczne, do których eksportowaliśmy, chociażby Niemcy nam się zamknęły, to będziemy mieli teraz nieco większy problem z funkcjonowaniem. I wtedy musimy usiąść i po prostu pomyśleć, co robimy, czy robimy jakąś, czy utrzymujemy, czy, czy zwalniamy część pracowników, czy jednak utrzymujemy 100% załogi, ale na te trudne czasy na przykład pracujemy mniej godzin dziennie, w związku z tym jest też mniejsze wynagrodzenie. Czy chcemy przetrwać, czy nie? Czy szukamy gdzieś pieniędzy, ewentualnie e, różnego rodzaju publicznych, które mogłyby pomóc, tak jak dzisiaj w dobie koronawirusa jest wiele środków, po które można się e, zgłaszać. I skala ta globalna, czyli budżet państwa, e, no i to jest taka skala, która tak naprawdę niejednokrotnie wydaje nam się, że nas nie dotyczy, a tak naprawdę nas najbardziej dotyczy. My Uważamy, że pieniądze państwa, pieniądze rządu są nie naszymi środkami, nie naszym problemem. Niech państwo, e, niech państwo e, nam jak najwięcej daje możliwości z tego tytułu, że jesteśmy że żyjemy w tym kraju, e, państwo nie ma, rząd nie ma swoich pieniędzy i teraz wszelkie środki, które są wydatkowane w ramach e, różnego rodzaju czy to 500+, czy emerytury 13, czy jakkolwiek e, e, w różnego rodzaju, w różnych branżach, tak zwanej budżetówce, wynagrodzenia dla nauczycieli, dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla policjantów, dla wojska. One skądś muszą pochodzić? One pochodzą właśnie z wpływów podatkowych. Podatki, czyli to jest taka, może nie dziwna rzecz, ale taka rzecz, która od dawna się dzieje w poszczególnych krajach, że każdy, kto pracuje odprowadza część swojego wynagrodzenia po to, żebyśmy mogli wspólnie zabezpieczyć nasze funkcjonowanie, czyli żeby można było wybudować drogi, żeby można było wybudować szkoły. To jest jak gdyby naturalne. Oczywiście również tutaj, będąc w Unii Europejskiej, my dużo czerpiemy na duże inwestycje infrastrukturalne, cieszymy się z tego bardzo, natomiast też dokładamy swoje środki krajowe. I i co tutaj istotne, dlaczego ja mówię, że my niejednokrotnie nie rozumiemy zależności, że to są nasze pieniądze? Bo nieraz, jeżeli przykładowo jakaś grupa zawodowa bardzo mocno chce podwyżki i strajkuje, wychodzi na ulicę, to większość obywateli mówi, oczywiście, to jest taki, a nie inny zawód, powinno się im dać więcej. No bo któż by chciał wykonywać taką pracę. Natomiast to od razu pamiętajmy, to momencik, to komu weźmiemy? To komu musimy wziąć, żeby im dać? czy wszyscy mamy się na nich dodatkowo składać, tak? no bo nie ma pieniędzy innych, e, nie naszych. Znaczy się one mogą być to, co w ostatnim czasie każdy niemalże kraj na świecie stosuje, że się zapożycza. Tak? Oczywiście, czyli tak, nie podnosimy podatków dzisiaj nam, natomiast zapożyczymy się. My pożyczymy pieniądze od różnego rodzaju instytucji finansowych, od funduszy inwestycyjnych na świecie, ale pamiętajmy, że my później musimy im oddać. Tak? Czyli my będziemy musieli oddać, a ten, który nam pożycza, on chce na tym zarobić, więc my będziemy musieli oddać więcej. No i tak to się dzieje, że my pożyczając od kogoś na bieżące potrzeby, jakieś takie konsumpcyjne niejednokrotnie, nasze kolejne pokolenia, czyli nasze dzieci, naszych wnuków, my obciążamy naszymi zaciągniętymi pożyczkami. To oni będą to spłacać. Powiedzcie Państwo, któż z Was chciałby, kochając swoje dzieci, chciałby je zadłużać, chciałby... W spadku im zostawić tylko długi. No niestety tak to się dzieje w państwie, że, że te długi się i to mocno zwiększają. Tak? Jeżeli byśmy dzisiaj przeliczyli około 25 już więcej. Blisko 30 tysięcy złotych na osobę jest długu. Jeżeli byśmy spłacili te długi, to okazałoby się, że od kolejnego dnia musimy się znowu zapożyczać, bo znów nam brakuje pieniędzy. Także tutaj, jeżeli bym chciał jeszcze podsumować to gospodarowanie w różnej różne skali, to bym chciał powiedzieć tak, Oczywiście wydatkowanie środków nawet zapożyczanie się, czasami jest właściwe. Jeżeli się zapożyczacie po to, a w przyszłości z tego mieć większe profity, czyli chociażby jeśli chodzi o państwo, czasem trzeba się zapożyczyć po to, żeby wybudować drogę w 85% z pieniędzy unijnych i te 15%, jak brakuje, to warto się zapożyczyć, tak? Bo zapożyczamy się na małą kwotę, a powstaje coś dużego, co będzie nam służyło latami. To, to jak najbardziej tak, czyli inwestycje. Jeżeli Wy Państwo. W którymś momencie chcecie się zapożyczyć, bo chcecie sobie kupić, nie wiem, powiedzmy, samochód, który będzie Wam potrzebny w pracy, tak? i dzięki temu później będziecie mogli dobrze zarabiać, no to jak najbardziej tak, czyli takie, takie pożyczki inwestycyjne, jak najbardziej tak. Natomiast konsumpcyjne w danym czasie, czyli pożyczamy po to, żeby się dzisiaj lepiej poczuć. pożyczamy, bo nam dzisiaj brakuje, bo sobie chcę kupić drugi odkurzać, bo tamten mi się trochę już kolor nie podoba. To jeżeli będziemy tak postępowali, niestety tych środków będzie nam zawsze brakowało. Także zachęcam Państwa do tego, żebyście również dzisiaj zapytali może swoich rodziców, takie zadanie domowe, żebyście zapytali, jakie oni mają wydatki miesięczne. No Przyjrzyjcie, zobaczcie, które z tych wydatków sztywnych można by w pewien sposób obniżyć. Bo niejednokrotnie czy to nawet prąd, czy to na, nawet gaz. Dzisiaj jest taka możliwość, że możemy przejść do innego operatora, z różnego rodzaju promocje i za to samo e, zapłacić po prostu mniej.